Znamy prawdziwą historię ptaka Opila. Wypuść mnie, proszę. Chcę do domu. Wygląda na to, że zły Banban przeprowadza jakiś eksperyment. Haha, zadziałało. Jak ci się podoba twój nowy dziób? Och, biedactwo jest zdesperowane. Czy ktoś tu jest? Cześć, córeczko. Wiesz już, gdzie jest pani Turner? Napisz w komentarzach. Och, rozpoznaję zabawne zawijasy mojej Aliny. Mamo, muszę walczyć z potworem, żeby Michał mnie polubił. Mam gości? Więc dlaczego jest tak pusto? Może ten dziwny pilot coś ujawni? Nie rozumiem. Czy to otwiera jakieś tajne przejście? Żeby jej nie wystraszyć. Atak UFO! Zrób coś! Bezużyteczny przycisk. Wygląda na to, że się wyrwałam. Potwory istnieją. Jestem w pułapce. Asiowy trzeszczu! Pomocy! Goni mnie wielki kurczak! Tylko nie rzucaj jajkami. Głowa mi pęka. Święte kluski. Zlituj się, wiatraczku. Proszę nie dotykać mnie skrzydłami. Przyszłam odebrać córkę. Ja też byłam dzieckiem, dopóki Banban nie zamienił mnie w potwora. Musiało ci być ciężko. Kiedy stałam się ptakiem, ten oszust przywiązał mi ciężar, żebym nie mogła odejść. Nie zmieszczę się w żadną modną sukienkę. I zrzucam pióra. Co ty wyrabiasz? Jak polecę na spacer? Teraz klatka jest twoim domem na dobre. W twoich snach, czerwona mordo. Awaryjne lądowanie. Lepiej zacznij uczyć się straszyć. Po cichu zakradnij się od tyłu i walcz. Zaczynaj szkolenie. Okropne, biedne dzieci. Pamiętaj, stary dobry strach jest kluczem do doskonałej dyscypliny. Mianuję cię zastępcą musztry. Śmiało, pokaż mi dziki ryk. Co to za sztuczki? Bardzo się zdenerwowałam. Nieoczekiwany zwrot akcji. Czas zrobić coś niegrzecznego. Czuję, że nadchodzi następny kurczak. Matka wielu dzieci musi się dzielić. Nazwę cię Kitty, kochanie. Ostrożnie. Moja córka zaginęła? Dobra, przestań gdakać. Nie bój się, jesteś bezpieczna, kochanie. Nawiasem mówiąc, młode jaja powinny nosić czapkę. Moja faszynistka nie może się przeziębić. Obyś miała najwspanialsze sny, kochanie. Dołącz do swojego rodzeństwa. Do widzenia i dobrej nocy. Znam jeden zabawny filmik, który na pewno ich uśpi. Trumokitoki pomoże. Oglądaj i ciesz się. Już zaciągasz nosem? Lubicie bańki, dzieciaki? Mama was ładnie wyczyści, brudaski. Kilka dotknięć gąbki, a moje ptaszki zabłysną. Zgadza się, gołębiu. Lubię zjeść coś czystego na obiad. Opila! 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 Kogo tam niesie? Tu jest podejrzanie pusto. Kąpcie się beze mnie, słodziaki. To jest coś. Cała masa pysznych robaków. Cóż, w porządku, jeśli trochę się rozpieszczę. W końcu przestanie mi burczeć w brzuchu. Naprawdę pyszne. Klik, klak, szybko wskakujcie w mój dziób, maleńkie stworzonka. Oszustwo się powiodło. Teren czysty. Zaczynamy obiad. Kto pierwszy będzie moim obiadem? Wybiorę to najcięższe. Idealnie. Dziś wieczorem najem się na cały miesiąc na zapas. Czuję, że masz dużo przydatnych witamin. Koniec intrygi. Jego inteligentne spojrzenie budzi we mnie niepokój. Dodajmy pikanterii dla dreszczyku emocji. Głębokie smażenie, proszę. Pan Banban spożywa tylko dobrze wysmażone mięso. Złota skórka z obu stron. Ciekawe, dlaczego nie próbowałam robaków, kiedy byłam człowiekiem. Są tak soczyste, że nie mogę przestać ich jeść. Serce matki czuje niebezpieczeństwo. Jaki smaczny posiłek. Moja droga. Nie uratowałam cię. Co zrobiłeś, żarłoku? Królowa dramatów. Rany boskie, dlaczego? I tak, zjadł wszystkie moje pisklęta. Nigdy nie słyszałam smutniejszej historii. Wszystko będzie dobrze, kochanie. Musimy się pospieszyć. Pomogę znaleźć twoje dziecko. Zabierzmy stąd Alinę.
To nie zadziała. Ale muszę się pozbyć tego irytującego ciężaru. Pomogę ci, kochana. Voilà. Jesteś genialna. Gratuluję wolności. Miej odwagę i szybuj. Będę ci dopingować. O, prawie. Próba numer dwa. Znowu pech. W czym problem? Nie denerwuj się. Wygląda na to, że zapomniałam, jak to się robi. To fiasko. Poczekaj, rozumiem. Zapomniałyśmy o dronie. Kliknij. Jak tylko spadnie, złap się mocno. Dawaj, opila. Ups. O, naprawdę latam. Przetestujmy to jeszcze. Czy chcielibyście mieć drona? Dajcie nam znać poniżej. Cudowny sukces. Tak, pełną parą. Yahoo! O-o! Powiedz mi, że nic ci nie jest. Spokojnie, nie spiesz się. Myślisz, że nie ma wstrząsu mózgu? Biedactwo. Najwyraźniej trochę poleciałyśmy. Nie obwiniaj się, Różo. Tylko bolą mnie plecy. Pozwól, że zbadam ranę. Przyda się moje specjalne narzędzie. Chwileczkę. Uff, ile piór. Ale przede wszystkim depilacja. Wow, masz stylowy strój. A ja zapomniałam, że jestem taka wspaniała. Dzięki za przypomnienie mi o prawdziwym ja. Ale Ban-Ban lubi chłód w przedszkolu. Brr, musimy rozpocząć poszukiwania, zanim Alina zamieni się w potwora. Nie chcę dla niej tak nędznego życia. Znowu włosy? Tak, rosną jak na psie. Powinnam mieć gdzieś mapę. Zobacz. Szczegółowy plan? Fajnie. No to chodźmy. Pokój dziecięcy jest tuż przed nami. Powinnyśmy wejść do środka. Jest zamknięte. Masz jakiś pomysł? Lepiej wróćmy i zajmijmy się sztuką. Sprytne. Patrz, cztery słoiki z farbą. Udekorujemy nimi potwory. Kogo? Aha, nie ma problemu. Bum! Nie działa? O, jak możesz być taka? Zmieszaj różowy i niebieski, żeby uzyskać fioletowy. Dobrze, apodyktyczny ptaszku. Świetnie, to niesamowite. Raz i dwa. Jesteśmy świetnym zespołem. Idę dalej malować tych gości. Żółty! Moje umiejętności się poprawiają. I ostatni akcent. Tajemnicze drzwi się poddały. Będziemy świętować później. Zły Ban-Ban może przygotować na nas pułapkę. Kurczak ma rację. Mam cię, dziewczynko. Zjem cię. Spójrz na moje ostre pazury. A kły? Wcale nie jesteś straszny. Odejdź. Być może zamienię cię w potwora w wolnym czasie. Teraz poznaj swoich przyszłych towarzyszy. Ptak opila? Nie jest taka straszna. A okropny Fiddles? Nie jestem zainteresowana. W dzisiejszych czasach ci gracze niczego się nie boją. O, co za smród. Twój oddech jest niepokojący. Biedny Ban-Ban nie jest tu szanowany. Kiedy mama mnie odbierze? Mam dość tego dziwnego przedszkola. Ukończmy jeszcze kilka poziomów. Nie zostawaj w tyle, Różo! Znalazłyśmy następne przejście. Otwórz! Tym razem to trudniejsze zadanie. Może uda nam się rozpracować ten skaner. Hej, wpuść nas! Bez przepustki nie ma mowy. Złóżmy to kawałek po kawałku. Przeszukaj prawą połowę pokoju. Kuku! Opila poszła na polowanie. Należy sprawdzić zawartość. Ech, pieluchy. Życie nie przygotowało mnie na takie próby. Znalazłam jedną część karty. Żegnaj, śmierdząca niespodzianko. Kto nie chowa klucza w doniczkach? Intuicja nie zawiodła. Wyłaź, łobuzie. Gotowe. Wszystkie trzy elementy zebrane. Połączmy naszą przepustkę z Aliną. Abrakadabra. Ha! Widziałeś to? Jest jak nowy. Przesuń kartę nad skanerem. Świetna robota, opila. Panie przodem. I nie zostawiaj mnie tutaj. Jesteśmy tak blisko. O, znajome wnętrze. Zgubiłyśmy się? Po prostu nie zauważyłam zadania. O, zagadki to moja bajka. Szybko sobie poradzę. W lewo. Nieźle. Obraz gotowy. To takie niekulturalne. Uspokój się, spróbuję jeszcze raz. Zmień wizerunek albo nie odpowiadam za to, co się stanie. Zagadka rozwiązana. Podoba ci się teraz? Fajnie! Ptak opila, wojownicza księżniczka. Chodźmy. Miło by było się chociaż zmieścić.
wypróbowałam już wszystkie apki na moim telefonie. Mamusiu, tak bardzo za tobą tęskniłam. Guzik powinien otworzyć klatkę. Dobra, spróbuję go popchnąć dronem. Wow, cała naprzód! Zrób swoje, brzęczyku. Katastrofa. Więc moja droga córka pozostanie w niewoli na zawsze? Mamo, po prostu mnie wyciągnij! Róża, mam pomysł. Przyspieszę i sama zajmę się przyciskiem. Zarządzanie prądami powietrza. Zdobywanie wymaganej wysokości. Mój Boże, to naprawdę pełen gracji lot. Wolność dla śnicznotki Aliny. Pole ochronne zostało zhakowane. Hurra, nigdy więcej samotności. Czas się przytuli. Dziękuję, Opilo. Spieszycie się gdzieś, panie? Dam ptakowi nauczkę. Kła! Dostaniesz to, na co zasługujesz. Jesteś za młoda, żeby na to patrzeć. Nie waż się nikogo obrażać. Nadeszło moje 5 minut. Weź mnie zamiast Aliny. Nie mam mowy. Dlaczego się poświęciłaś, kochana? Nie płacz, mamo. Chwileczkę. Znalazłam jajko w skrytce Banbana. Zabierzmy Opilę do domu. Zaśpiewasz piosenkę? Przyniosłam mu smakołyki. Fajnie. Weź sobie robaka, kochanie. Jest teraz częścią rodziny. Pokażę mu ciekawy filmik. Witamy w naszym sierocińcu. Nazywam się pani Foster. Od dawna chcieliśmy adoptować dziecko i mamy nadzieję, że może nam pani w tym pomóc. Och, mamy dużo wspaniałych dzieci. Co myślicie o tym maluszku? Cześć! O nie, potrzebujemy kogoś starszego. Mamy kogoś specjalnie dla was. Oto on! Adoptujcie mnie, proszę. Czekałam na ten moment 50 lat. Nie o to nam chodziło. Ech, co jest ze mną nie tak? Chcielibyśmy kogoś pomiędzy niemowlęciem a starszą osobą. Niech pomyślę. Chyba wiem, kto się wam spodoba. Magda, chodź tutaj. Muszę szybko biec, bo Blue Friend mnie dopadnie. Przywitaj się z państwem, Walker. Cześć. Cześć. Co tu się dzieje? Przyszli po mnie w prawdziwym świecie? Jesteśmy twoimi nowymi rodzicami. Chyba tylko ja tu widzę, jak oni wyglądają. Och, pani Foster, może nam pani zrobić zdjęcie? Rodzinne zdjęcie? To takie wzruszające. Uśmiech! Spodoba ci się w naszym domu. Swoją drogą, dobrze wyglądamy na zdjęciu? Nie wyglądacie tu jak w prawdziwym życiu, tylko jak jakieś potwory. To musi być nowy filtr na Insta. Przepraszamy, musimy iść. Ale ja robiłam zdjęcia zwykłym aparatem. Coś tu się dzieje. Będę musiała ich sprawdzić. Dzień dobry. Mój pierwszy dzień w nowym domu z nową rodziną. Przynajmniej mam teraz swój duży własny pokój. I to w stylu Rainbow Friends. Wow, jaka fajna lampka. Nawet ma baterię. Jak na razie bardzo mi się tu podoba. O, zabawka Greena. Wygląda jak moja mama. Magda, obudź się i idź na śniadanie, bo cię zjem. Dzień dobry, Magdo. Wstałaś już? Czas na śniadanie. O, podobał ci się twój Green Friend? Czy ja mogę sterować lalką? Chyba jeszcze się do końca nie obudziłam i mam zwidy. No to może pójdziemy do kuchni? Rainbow Friends znów na szczycie popularnych gier? To świetna wiadomość. Cześć, tato. Siadaj. Obfite śniadanie jest ważne. Czas na dobry posiłek. Ale na stole nic nie ma. Co ja mam zjeść? Może spróbujesz naszej charakterystycznej, smacznej i zdrowej żywności, którą jedzą wszyscy Rainbow Friends? Nasyp mi ile możesz, proszę. Tyle ci wystarczy. Ale czy to nie jest za suche? Nie, jest w sam raz. To taka dieta. Cóż, zaufam twojej opinii. Fuj, niedobre! Jak wy to w ogóle jecie? Czekaj, mam pomysł. A może dodać mleko i trochę cukru? To powinno uratować sytuację. Wyobrażę sobie, że to płatki. No i co teraz powiesz? Fuj, to jest tak samo obrzydliwe. Wybacz, ty nie mogę tego zjeść. Ech, co tu robić? Ludzie po prostu nie doceniają piękna tego przysmaku. To na pewno. Wolę zwykłe płatki. My ich nie mamy, ale mamy coś lepszego. A może tęczowe lody?
Po prostu uwielbiam lody. O, co ona zamierza pić? W ogóle o tym nie pomyśleliśmy. Masz ochotę na napój gazowany? Och, właśnie tego mi trzeba. Dziękuję, ale szczęście. Czy naprawdę udało nam się ją zadowolić? Ale czy nie zjadła za dużo lodów? O, jestem pełna, więcej nie zjem. Ale to było tak pyszne, że nie mogłam przestać. Jadłaś to cały dzień. Wow, jest tak późno? Czas iść spać. Ups. Ty i tata możecie się ścigać. Moi nowi rodzice nie są tacy straszni. O, laptop sam się włączył? Cześć Magda, mam dla ciebie zadanie. Musisz zebrać wszystkie kostki, zanim złapią cię niebieski i zielony. Co on gada? Tato? Mamo? Co się dzieje? Mam cię! Ale byliście mili! Muszę się szybko ukryć, zanim mnie złapią. Nie, to oczywiście nie jest dobre miejsce. O, co ja zrobię? Mam nadzieję, że mnie nie widzą. Nie słyszę ich kroków. Ta lalka nie jest teraz urocza. O nie, już tu są! Chodź do rodziców! Mamy cię! O, pudło to moja ostatnia nadzieja. Hej, gdzie ona poszła? Była tu sekundę temu. Udało się? Jestem uratowana? Muszę poczekać, aż odejdą. Chodźmy poszukać gdzie indziej. Nic nie widzę. Muszę sprawdzić sytuację. Chyba ich tu nie ma. Świetnie, mogę wykonać zadanie. Bezpieczniej będzie się poruszać, chowając się pod skrzynką. Nadchodzi pierwsza kostka. Przynajmniej będę się mniej denerwować. Ponieważ jest to gra, muszę przejść przez wszystkie poziomy, aby ją zakończyć. Więc co to jest? Teatr? Chyba powinnam położyć wszystkie kostki na scenie. Wszystko jasne. Zaczynamy. Chociaż nieoczekiwane zadanie i zmiana zdania rodziców zaskoczyły Magdę, udało jej się zebrać wszystkie kostki. Misja wykonana! Śpią? Tak, łatwiej było w to grać na komputerze. O, ktoś do mnie dzwoni? Pani Foster? To kiepski moment. Dziwne. Dlaczego Magda nie odbiera? Mam nadzieję, że nic jej nie jest. Ciekawe, co ona tu zostawiła. Najpierw muszę znaleźć jej szafkę. O, jest! Cóż, zobaczmy. A, znajome twarze. Wiedziałam, że coś tu nie gra. Więc jej nowi rodzice to jakieś potwory z jej ulubionej gry? Nie mogę tego tak zostawić. Muszę znaleźć więcej informacji na ich temat. No, Trugel, musisz mi pomóc. Rainbow Friends. To okropne. Magda jest w niebezpieczeństwie. Muszę uratować tę biedną dziewczynę, zanim ją zjedzą. Nie pozwolę mi skrzywdzić. Magda, jest ranek. Pora wstawać. Celowo spałam w pudle. Jak mnie znalazłeś? Poczekaj, wyjaśnimy ci to. Absiu! Dlaczego ją straszysz? Biedaczka i tak się nas boi. Nie zrobiłem tego celowo. Magda, wyjdź. Obiecuję, że cię nie skrzywdzimy. Teraz nie jesteśmy dla ciebie zagrożeniem. Zdradzimy ci nasz sekret. Chodzi o to, że postać, którą widziałaś, zaczarowała nas. Ta gra Rainbow Friends jest taka ekscytująca. Uważaj, w szybie wentylacyjnym ukrywa się fioletowy. Podobała wam się gra? No to sprawię, że będzie jeszcze bardziej ekscytująco i realistycznie. Co się z nami dzieje? Tak właśnie było. Teraz każdej nocy stajemy się źli i musimy grać, dopóki ktoś nie dotrze do końca. Tylko wtedy będziemy wolni i na zawsze odzyskamy dawną postać. Naprawdę nie chcieliśmy cię przestraszyć. Pomogę wam i wykonam wszystkie zadania. W końcu jestem mistrzynią e-sportu i jestem dobra w grach. Na pewno się uda. W końcu jesteśmy rodziną, a razem jesteśmy zespołem.